Dzięki, kochani, witam was w kolejnym vlogu w tym miesiącu. Mamy 5 października już i zaczynamy tego vloga, jak wróciłam z pracy. Ale dzisiaj już miałam ostatni dzień i nie ma ekstra dla mnie. Więc przychodzę do otwierania mojej paczki. Jest Look Fantastic Box. Beauty Box na październik. Więc ciekawa jestem, co będzie. Au. O, ładny kolor. Patrzcie, jaki ładny, taki walentynkowy. Wiem, że nie mamy walentynek na razie, ale bardzo ładny. Ciekawe, czy w środku też tak ładnie będzie wyglądać. Tutaj mamy książeczkę, oj, tak jak zawsze. Z rzeczami, które mogą się znajdować. Niektóre... No jest fajna w sumie ta gazetka. Jakie mam być? Takie rzeczy są w środku. I tutaj są takie różne, wiecie, informacje, różne artykuły na temat różnych rzeczy. Ja lubię się tam poczytać, co wam powiem. Więc pierwszą rzeczą, jaką wyciągłam, jest to. I to są eco-friendly te gąbeczki do zmywania makijażu. Oj, nie są puste. Nie, patrzcie, jak mam dużo. A, dwie. Ale super właśnie. Teraz jak będę jechać na wyjazd. Chyba się dzisiaj zaczniemy pakować już też na wyjazd, ale przechodzę do zaczynam od otwierania tego nie kalendarza adwentowego, tego pudełka. I następną rzeczą, jaką mam w środku, to jest na noc do twarzy rozjaśniający krem. I to chyba jest po rusku, nawet napisane rosyjsku. Z witaminą C i mam zaśnięć do tego. Mam szampon z firmy Paradox. Już mam jedną odżywkę od nich i to jest naprawdę fajne. Nie. Czemu tutaj piszę szampon, a tutaj piszę kondycioner? Nie wiem. Ale to naprawdę ma fajne produkty, muszę szczerze wam powiedzieć. Później mam make-up brush cleaner. I szczerze wam powiem, jeszcze nigdy nie miałam. Więc super, przetestuję sobie. I dam wam na pewno pod koniec tego miesiąca znać, czy mi się sprawdziło. I mam tutaj highlighter, ale taki dziwny, wegański, ale to nie dlatego dziwny. Cruelty free. Taki maleńki strasznie. Taka próbka. Patrzcie. I to jest z firmy Lubia Cosmetics. Nigdy o nim nie słyszałam. O, i mamy coś z Rituals. Rituals. Perfum tu jest do domu. Super. Ryż. Mleko ryżowe i cherry blossom. Ja naprawdę lubię ten zapach. To jest sakura. Super. Patrzcie, jak ładnie pachnie. I to by było na tyle w tym naszym boxie, który my kończymy. Ale powiem wam tak, na pewno sobie zachowam ten box. Muszę... Oj. Muszę sobie rzecz powoli oddzielać na te wyjazd. Żeby sobie spakować, co chcę. Na pewno to tak, jak już mówiłam, zapakuję ze sobą. No. Więc pokażę wam dokładnie, co jest w tej książce. Bo ja czasami, jak już sobie tak otwieram, sobie później sama przeglądam. Tutaj mamy te osoby, które brały w udziale kreowania tej książki. Książki, gazetki. I często jest tak, że są nawet osoby, które no z zewnątrz to mi chodzi. I tutaj mamy te produkty. O, była świeczka z sakury zamiast tego psikadła. Ja mam wrażenie, że zawsze dostaję te gorsze rzeczy. Nie no, żartuję, ale wiecie, o co mi chodzi. O, i zamiast do prędzej było jeszcze do kąbeczek. I tutaj mamy, gdzie możemy nakładać highlighter. Pokazany na tej na tym obrazku. Więc... Home Sense. To jest bardzo fajne też. Temptations. Astni. Dużo tutaj chyba nie możecie widzieć.
każdym razie chyba pójdę powoli zmyć makijaż, chociaż nie wiem, bo teoretycznie jest pół dnia jeszcze przede mną. Ale powoli będę chyba kosmetyki sobie szykować, które będę zabierać ze sobą na wyjazd. I tak wiem, że podkładę na przykład na nie naszykuję sobie, bo będę go jeszcze używać. Ale jakieś tam, wiecie, cienie, nie cienie, rzeczy do kąpieli i tak dalej. Szłam tej części właśnie rzeczy w tej klatce. Najczęściej właśnie jak mi przychodzą kosmetycy, pokażę wam, co, że takie do pielęgnacji trochę te rzeczy, szampon i odżywka. Odżywka, znaczy się szampon i odżywka. Tutaj jest z firmy Bleach London, to już było na pewno w jednym z tych filmów właśnie z otwierania tych pudełek. I tutaj mam tonik do twarzy i tutaj micelarną wodę z REN i SBR. I tu mam do kąpieli z Rituals, właśnie Rituals of Sakura. Szczoteczkę do zębów, pastę i mini szczoteczkę do włosów z włosami. Taką. Ona kiedyś też była w pudełeczku. Taka mała, mało miejsca zajmuje. Więc tutaj w ogóle to jest duch fantastyk też. Więc te rzeczy na pewno ze sobą biorę. Myślę, że jeszcze ten krem wezmę właśnie na noc. Mam nadzieję, że jakiś krem sobie zaszykuję. Taki mniejszy, wiecie, o co mi chodzi, żeby zrobić takiego wielkiego. A ten krem jest wyjątkowo malutki. Oj, po filmu mnie zasłania. Pod oczy krem. Delikatny krem na dzień. Więc wezmę serum. To mini serum, co mam ze Estée Lauder. Chyba, że już nie ma. Jeszcze jest. Go i tak dużo nie trzeba nakładać, mało miejsca ze mną. Więc z takich pielęgnacyjnych kosmetyków to wszystko na razie na wyjazd. I później się jeszcze do was odezwę, bo idę do mamy pogadać. Więc generalnie na razie się jeszcze nie pakuję. Teraz będę robić paznokcie. Moje z resztką odżywki na nich. Mam takie ładne. Z Primarka. Chyba z Premocy nawet. Więc już wam pokażę, jakie zrobię. Nie wiem, czy to lepiej wyglądać teraz, czy nie. W każdym razie tak się prezentują. I idziemy po Bartka. Już zrobiłam. To tak naprawdę 5 minut mnie zajmuje, a dawno nie miałam zrobionych. One są takie ładne, może na zewnątrz to wam lepiej pokażę. I tutaj się... O! Tak. Jakby się mniej świeciło, to by było lepiej. No, więc już idziemy oficjalnie po Bartka. Powolutku, pomalutku. I chyba wiecie, co tak przemyślałam, może jutro się spakuję. Zobaczę jeszcze kilka rzeczy sobie naszykuję i zobaczę, jak mi to będzie szło. Jak pójdzie dobrze, to wam pokażę. A jak mi nie pójdzie, to na jutro to przełożymy. Więc taki mam plan. Do zobaczenia później. Więc generalnie na razie się jeszcze nie pakuję. Teraz będę robić paznokcie. Moje z resztką odżywki na nich. Mam takie ładne. Z Primarka. Chyba z Premocy nawet. Więc już wam pokażę, jakie zrobię. Nie wiem, czy to lepiej wyglądać teraz, czy nie. W każdym razie tak się prezentują. I idziemy po Bartka. Już zrobiłam. To tak naprawdę 5 minut mnie zajmuje, a dawno nie miałam zrobionych. One są takie ładne, może na zewnątrz to wam lepiej pokażę. I tutaj się... O! Tak. Jakby się mniej świeciło, to by było lepiej. No, więc już idziemy oficjalnie po Bartka. Powolutku, pomalutku. I chyba wiecie, co tak przemyślałam, może jutro się spakuję. Zobaczę jeszcze kilka rzeczy sobie naszykuję i zobaczę, jak mi to będzie szło. Jak pójdzie dobrze, to wam pokażę. A jak mi nie pójdzie, to na jutro to przełożymy. Więc taki mam plan. Do zobaczenia później. No, chyba teraz się lepiej prezentują. No więc generalnie się wróciłam, teraz na nich czekam, tak wiem, że słonko świeci. I ja mam zimową kurtkę ubraną, ale... Nie widzę was za bardzo. A jak wychodziliśmy, to była prawie zima. I siedzę na kamieniu i tak chłodno mi miło wszystko, że słonko świeci. A jak słonko przygrzeje, to mi gorąco. Jej.
jesień. Powiem wam, że dziwnie się dzisiaj czuję, jestem taka zmęczona, wywalona całkiem. Oni teraz są przeziębieni wszyscy w domu. Mam nadzieję, że mnie nie złapie. Bo już w poniedziałek jadę i tylko jeden dzień do pracy mi został. I generalnie właśnie cały czas myślałam o tym, co będę pakować. No, a że nie wziąłam kluczów, to czekam klucza, to czekam na nich przed domem. No, muszę już naszykować sobie walizkę dzisiaj chyba. Chyba to jednak dzisiaj zrobimy. Bo wiem, że mnie tutaj będzie ciągle denerwować, jak tego nie zrobię. Bo ja lubię już być spakowana, choć wszyscy nie przyjechać, a dzisiaj jest czwarty, środa. Środa, w poniedziałek jadę. Więc raczej często mi się tak nie zdarza. I jest zimno. Jest zimno, ale jest ciepło. Jak mówię, że jest zimno, to zaraz się robi ciepło. A w ogóle teraz sobie osiedliłam. Nie wiem, czy mi słyszycie, bo my zaraz tutaj mamy ulicę i auta jeżdżą. No, więc masakra. Chyba sobie zrobić ciepłą herbatkę w domu. Nie wiem. Mama robi zupę grzybową, pokażę nam, jak zrobi mama. To jest fajne, że mam mamę, która mi gotuje obiadki czasami. No. Więc tak, czekamy teraz na niego. Ale na pewno się powinno zaraz pojawić, bo już chwilę czekamy. Uzyskałam dużo rzeczy. Bo nie wiem, co zabrać ze sobą. Oj. No bo teraz mi zimno. Bo to jest tak, że jedę sama, a ja się cieszę, że jedę sama. No. Tylko, że chodzi o to, że na przykład będę mogła robić coś, co tak. Ale to nie jest w takim złym względzie, ale chodzi mi o to, że będę mogła robić takie rzeczy, jak chcę. I zobaczymy, jak będzie. I chyba będę robić kurs w przyszłym tygodniu też. No bo na pewno jakąś godzinę dziennie sobie spokojnie na to znajdę, tak? Jak nie będę miała innych rzeczy do robienia, że wiecie, o co mi chodzi, że z kimś czas spędzać, no to będę miała czas na to. I na pewno biorę sobie jeden zeszyt, na pewno tabeta. Jak już sobie wszystko w głowie przytegowałam, muszę sobie spakować taki mały organizer i do torby po prostu włożyć. Jakąś książkę na drogę sobie raczej wezmę. Nie wiem, jeszcze muszę tyle rzeczy przemyśleć. To jest tylko 5 dni, ja wiem, ale generalnie chcę spędzić ten czas takie, wiecie, aktywnie, ale tak, że będę sobie chodzić gdzieś też, ale chodzi mi o to, że tak aktywnie ze sobą, że ciągle coś będę robić takiego psychicznego. Boże, coś zabrzmi. Że na przykład będę sobie czytać książkę, albo że będę się uczyć. O to mi chodzi. Chyba zrozumieliście, zanim to zaczęłam tłumaczyć. Więc tak. No, za chwilę się do was odezwę, jak bo są. Z chwilę z nim pogadam zupkę, wam pokażę, jak następnie. Więc tak wygląda tutaj na dzisiejszy dzień. I w ręce mam witaminki na dzisiaj też. Więc muszę je wziąć, dlatego że wczoraj zapomniałam. Jak się to zrobię, to wam pokażę, jakie rzeczy sobie już odłożyłam na wyjazd. A jakie jeszcze muszę odłożyć. Kochani, tak jak już wam mówiłam, że mam też coś innego z tego paradoksa. To jest 3 w 1. I właśnie teraz będę szła się kąpać. Nie wakuję się, mam to gdzieś dzisiaj naprawdę. Mam już kilka dni przecież. I będę używać ich obydwóch. Dlatego, że wydaje mi się, że moje włosy potrzebują takiego porządnego nawilżenia. Natomiast teraz idę się kąpać i zmywać makijaż. Później się odezwę. Jutro wam powiem może, jak moje włosy się czują po nim. Do mojej kąpieli dodaję dzisiaj to. Ten biały, kokosowy. Kokosowo jakiś tam. A taki letni. Wręcz się nie mogłam powstrzymać, ale to jest mój ulubiony normalnie taki na wieczorny kąpielek. Ja go po prostu uwielbiam.